wpadł mi w ręce takiej małej mocy inwerter hybrydowy. Bardzo fajne urządzenie, bo łączy w sobie zalety ładowarki solarnej, no i przetwornicy. Co prawda moc nie wskazuje na to, żeby można było go jakoś mocno obciążać, natomiast do rozwiązań mobilnych, do małego off-gridu jak najbardziej urządzenie jest fajne, a jego najważniejszą cechą jest, że jest to urządzenie bardzo tanie. Można je za całkiem przyzwoite pieniądze kupić na rynku wtórnym i zacząć swoją zabawę z off-gridem. Chciałem sprawdzić tak naprawdę, ponieważ na innych swoich filmach badam różne urządzenia różnej mocy pod kątem ich strat własnych, czyli najsłabszych ich punktów, których nie wiadomo dlaczego producenci ukrywają przed nami. Chciałem właśnie sprawdzić, jakie straty własne będzie miało takie małej mocy urządzenie. Jakimś przypadkiem ten inwerter padł mi w ręce. No i generalnie można go spokojnie nazwać inwerterem hybrydowym. On pracuje zarówno z panela fotowoltaicznego, zresztą w tej chwili w tym trybie jest uruchomiony. Widzimy, że on widzi napięcie 35 V. Tutaj na voltomierzu może dokładnie, chociaż słońce mocno świeci. Coś tu widać. Widać, że napięcie jest zgodne z napięciem, które podaje inwerter. Jak wygląda nasze stanowisko pomiarowe do sprawdzenia strat własnych tego urządzenia? Co tu u nas widać? Tu mamy przyrząd, który mierzy nam napięcie z panela fotowoltaicznego, ale nie jest on taki ważny, ponieważ to napięcie również widzimy w trybie pracy tego falownika, kiedy podświetlony jest panel. Możemy sobie sprawdzić, jak wyglądają napięcia. Jest napięcie w sieci 230, ale możemy je wyłączyć. Podłączyłem to akurat przez takie gniazdko, które możemy wyłączyć za pomocą aplikacji, dlatego że to gniazdko również poda nam moc pobieraną przez ten falownik. Tak naprawdę będziemy wiedzieć, jaka jest konsumpcyjność energetyczna na biegu jałowym tego urządzenia, ponieważ no niektóre z testowanych urządzeń pochodzenia chińskiego nie są mistrzami oszczędności, a może właśnie okazać się, że straty własne dyskwalifikują takie urządzenie do na przykład mobilnych rozwiązań. Bo co innego, kiedy mamy zapewnione zasilanie z sieci i tak naprawdę pomijalne jest te 1 czy 1,5 kWh w ciągu doby, którą zużyjemy, a co innego, jak pracujemy na akumulatorach gdzieś w miejscu, w którym ani tych akumulatorów nie podładujemy z sieci i mamy do dyspozycji tylko słońce. Oczywiście, o ile jest. Możemy sobie sprawdzić, jakie jest napięcie wyjściowe. W tej chwili widać, że to jest 230 V. On podaje tutaj napięcie na wyjście. Jeśli chodzi o akumulator, sprawdzamy jego pojemność i wracamy do trybu panela solarnego. A jako ciekawostkę jeszcze tutaj małą dygresję wtrącę, że sam inwerter ma bardzo ciekawe funkcje. Można w zależności od pojemności akumulatora, można sobie wybrać, tak mechanicznie z palca, czy ma ładować prądem 20 A czy 10 A. W związku z tym, że ten akumulator to jest akumulator małej pojemności z motocykla, no na pewno nie będziemy chcieli ładować go większym prądem niż 10 A, to jest i tak za dużo. W związku z tym tutaj widzimy, że producent przewiduje, że możemy stosować akumulatory 100, nawet 200 Ah, bo ponieważ 20 A przy 12 V spokojnie naładuje taki akumulator, natomiast wiadomo, że nie dostarczymy takiej mocy z jednego panela. Musiałoby tych paneli być więcej, ale co ciekawe, my możemy również ładować akumulatory z sieci. Próbujemy w tej chwili wrócić do tematu strat własnych. Wyłączymy zasilanie sieciowe. Ja tutaj go ustawię w takim trybie, że będzie widać. O, w tej chwili zobaczymy, czy to napięcie tam zgaśnie. Chyba nie trafiłem. Trafiłem. Widać, że napięcie zgasło. Spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Najtrudniejszym dla nas przypadkiem pracy takiego falownika będzie moment, kiedy nie będziemy mieli zasilania sieciowego, nie będziemy mieli panela solarnego, albo ewentualnie nie będzie w tym momencie słońca i będziemy chcieli pracować tylko na akumulatorze. Oczywiście tu jest malutki akumulator, akurat taki miałem pod ręką. Myślę, że te 100 Ah dobrze by było gdzieś na kempingu mieć. Zobaczmy, ile tak naprawdę na biegu jałowym będzie ten falownik pobierał, czyli na straty własne. Wiadomo, że ta elektronika musi pracować, wyświetlacz pracuje, to wszystko prąd pobiera, stopień mocy jest cały czas gotowy do działania, sterowanie tego stopnia mocy, to są miliampery, które zbierają się. No, zobaczymy do właśnie jakiej wartości. Próbujemy przeprowadzić sytuację, kiedy odłączymy mu napięcie zasilania sieciowego, żeby przypadkiem sobie coś tam nie próbował podbierać. Zobaczymy. Widać, że napięcie zgasło po wyłączeniu gniazdka za pomocą aplikacji. Jaki mamy tej chwili stan pracy? Napięcia sieciowego nie ma, ale widać, że solar pracuje. Chociaż akurat słoneczko troszeczkę zaszło. Napięcie wyjściowe. Czyli wszystko pracuje prawidłowo. Akumulator naładowany i wracamy do solara. Słoneczko troszkę zaszło, widać, że napięcie spadło. Jak zachowuje się ładowanie naszego akumulatora? Tak, przypomnę, że ten miernik pokazuje nam prąd ładowania akumulatora. Mamy go wpięty w trybie amperomierza. Mamy go wpięty w szereg. Plus miernika wpięty jest w minus akumulatora, czyli w tej chwili, jeśli prąd płynie w tą stronę, to
miernik pokazuje nam polaryzację dodatnią, czyli w plusie, i rzeczywiście następuje ładowanie. A może tak sprawdzimy przy okazji, czy będzie rozładowanie. Moja nieśmiertelna lutownica w tej chwili ustawiona na 75 W. Zobaczymy, jak zareaguje przyrząd. Proszę bardzo, widać, że polaryzacja się zmieniła prądu, w związku z tym, o, słoneczko wyszło, a nawet widać, że lutownica działa. W tej chwili wracamy do ładowania, no i ten rozładowany prąd pobrany przez nią przez lutownicę musi być uzupełniony przez ładowarkę. I spróbujemy jeszcze raz, rzeczywiście, proszę zobaczyć, polaryzacja się zmienia, w związku z tym na pewno go rozładowujemy. Także widać, że samo urządzenie działa. Zaraz miernik się wyłączy, bo już się troszkę znudził. No i co się w tej chwili dzieje? W tej chwili mamy sytuację, kiedy mamy doładowany akumulator, zasilanie sieciowe jest odłączone, żeby mieć pewność, że on tutaj nam nie będzie podbierał prądu. Wyłączymy go całkowicie z gniazdka i w tej chwili pracujemy na samych solarach i na samym akumulatorze. Odłączę w tej chwili panel solarny i zobaczymy, jak zachowa się przetwornica. Zasymuluję przypadek, kiedy na przykład wypnie się wtyczka albo po prostu kiedy nie będzie słońca. Wypniemy woltomierz i wypnę. Przewód solarny. Co się stało? W tej chwili napięcie, widać, że napięcie spadło do zera z solarów. No oczywiście, że musiało spaść. Miernik się wyłączył, trzeba go troszeczkę pobudzić. O, widzimy, że już polaryzacja tutaj tego prądu jest przeciwna. W związku z tym już wiemy, że ten prąd płynie w tą stronę, czyli od akumulatora do przetwornicy, przez miernik i z powrotem do akumulatora. I już to nie jest prąd ładujący, tylko rozładowujący. Spróbujemy odpalić lutownicę. Zobaczymy tutaj, jak wygląda, jak się będzie prąd kształtował. No, nawet około 8 amper chcę pobierać przy 12 V, no około 100 W będzie pobierała, razem ze stratami własnymi oczywiście tego inwetera. Solary odłączone, widać, że nie mamy napięcia z nich podawanego, napięcie zerowe, wiadomo, że prąd również będzie zerowy. Sieć zasilająca, zerowe napięcie. Napięcie wyjściowe cały czas jest aktywne, 230 V. Czyli przetwornica pracuje na biegu jałowym. Pojemność akumulatora, no prawie pełna. Ten akumulator jest malutki, w związku z tym tą lutownicą go szybko rozładuje. Poza tym nie jest już najnowszej, nie jest już najnowszy. I wracając do biegu jałowego, widzimy, że mamy pobór prądu około 1, no i w zaokrągleniu 1,2 ampera. 1,2 ampera w takiej sytuacji mamy, daje nam 14 W straty. Czy 14 W straty to jest dużo? W dłuższym okresie czasu pobór prądu z akumulatora kwasowo-ołowiowego na poziomie 1 ampera może go niestety wykończyć. Można wyciągnąć taki wniosek, że 14 W to nie jest dużo, jak na przetwornicę o mocy 700 W. Natomiast tutaj musimy wiedzieć, że od czasu do czasu ten akumulator musimy podładować. Jeśli mamy akumulator w systemie, który ma pojemność 100 Ah, to o, tak z doświadczenia mogę podpowiedzieć, że możemy spokojnie liczyć tylko na te 50 Ah. W związku z tym po 1 amperze pobieranym z akumulatora możemy przewidzieć, że po 50 godzinach taki akumulator się rozładuje. Bez oczywiście pobierania mocy przez żadne inne dodatkowe urządzenia. Zerknę jeszcze, jak wygląda przypadek, kiedy mamy podłączone zasilanie sieciowe, a nie mamy podłączonego solara. Włączymy gniazdko. Zobaczymy, czy mamy napięcie. Mamy napięcie sieciowe. Nie mamy napięcia solarnego i widać, że akumulator zostaje podładowany, ponieważ polaryzacja jest dodatnia, czyli prąd płynie w tą stronę. Tak więc podsumowując, urządzenie jest fajne. No, nawet sygnalizuje moment, kiedy zanika napięcie zasilania. Urządzenie jest dość fajne, małej mocy, przede wszystkim nie jest bardzo ciężkie. Można to kupić w bardzo przyzwoitych pieniądzach. Straty własne na poziomie około 1,1, 1,2 ampera to są straty akceptowalne, czyli około 12-14 W musi to urządzenie pobierać tak czy siak, żeby funkcjonowało. Myślę, że to dobre rozwiązanie na pierwsze zabawy z off-gridem, a bardzo dobre rozwiązanie na to, żeby gdzieś w przyczepie kempingowej, może w kamperze swoją instalację solarną zainstalować i cieszyć się urokami darmowej energii, no powiedzmy darmowej energii ze słońca.